Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa. Witam na sesji radnych, panów starostów, radnych, którzy są obecni na sesji fizycznie i tych radnych, którzy są połączeni z nami zdalnie. Witam serdecznie mieszkańców Bartoszyc, telewizję Bartsat, pracowników starostwa. Otwieram 45. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Szanowni Państwo, wpłynęło do mnie pismo od zarządu powiatu o to, żeby zwołać właśnie tę dzisiejszą sesję. Ona będzie zwołana, w zasadzie jest zwołana w trybie ustępu artykułu 15 ustęp 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Teraz mi się dobrze powiedziało. Szanowni Państwo, chciałbym też poinformować Państwa, że cała sesja jest transmitowana, jest rejestrowana i przez telewizję kablową Bartsat. Szanowni Państwo, sesja została zwołana w zasadzie z jednego tylko powodu, a mianowicie, żeby uchwalić uchwałę budżetową. Ja przeczytam w tej chwili porządek tej sesji, który został zaproponowany przez Zarząd Powiatu. Proponowany porządek obrad. Otwarcie obrad 45. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Dwa, stwierdzenie prawomocności obrad, to zaraz zrobimy. Ustalenie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie, czyli zmiany w budżecie powiatu na rok 2021 i zamknięcie obrad 45. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Sesja została już otwarta, więc ten punkt już mamy poza sobą. Teraz stwierdzimy prawomocność obrad, czyli bardzo proszę wszystkich radnych o kliknięcie zakładki kworum. Przypomnę, że do tego, żeby sesja była prawomocna, potrzeba 9 radnych, minimum. Jeszcze chwilę poczekamy. Jest już obecnych 13 radnych. Jeszcze wiem, że w sesji ma wziąć udział pan radny Krzysztof Łuszczyk, bo do mnie dzwonił, więc czekam, aż się zaloguje. No trudno. Stwierdzam, że na sesji obecnych jest 13 radnych, a to oznacza, że nasza sesja jest prawomocna i jest zdolna podejmować uchwały. Ustalenie porządku obrad, kolejny punkt. Ten porządek obrad został zaproponowany przez Zarząd Powiatu. Zarząd Powiatu nie zgłasza żadnych uwag i poprawek, wobec tego możemy przejść do podjęcia uchwały w sprawie. Uchwała jest tylko jedna. Ja ją sobie pozwolę przeczytać, bo ona nie jest specjalnie długa. Uchwała numer 45/212/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021. Na podstawie artykułu 12 punkt 5 i tak dalej, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Punkt, paragraf pierwszy. Zmienia się plan wydatków powiatu zgodnie z załącznikiem numer 1. Punkt drugi. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 116 575 924,62 zł.
A. Wydatki bieżące w wysokości 86 280 755 047 groszy. Wydatki majątkowe w wysokości 30 295 169 zł i 15 groszy. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 27 833 089 zł i 15 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf drugi. Zmniejsza się rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 17 095 zł. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1 215 744 zł 74 grosze. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uzasadnienie uchwały. Powyższa zmiana wynika z, po pierwsze, przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi na zakup samochodów w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach na kwotę 180 tysięcy złotych. Punkt drugi, zmniejszenia rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom w Tolko na kwotę 17 095 zł. I punkt trzeci, przeniesienia wydatków bieżących między działami, rozdziałami i paragrafami. To tyle uchwała. Myślę, że możemy przejść do głosowania. Proszę, pan radny Zduniuk zgłasza się do... Przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi a samochodu w Starostwie Powiatowym. Mikrofon. Ale gdzieś ty tu jesteś? Domownicy. Domownicy, proszę. Chciałbym się tylko dopytać sprawę dotyczącą przesunięcia 180 tysięcy na zakup samochodu. Czego to dotyczy? Może trochę więcej informacji. Oraz druga sprawa, zmniejszenie dla Tolka o 17,5 tysiąca złotych. 17 095 złotych. Zwiększenie, bo tam nie mam to przejść. To może kilka słów na ten temat. Czy pan starosta chciałby powiedzieć coś? To bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, sprawa, jeśli chodzi o samochód ten służbowy, o te 180 tysięcy złotych, które są ujęte w budżecie, dotyczy sytuacji bardzo prostej. Otóż, jak Państwo pamiętają, w niedalekiej przeszłości samochód służbowy, który był użytkowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, uległ wypadkowi. W związku z czym Zarząd Dróg Powiatowych pozostał bez samochodu. W tej chwili zarząd podjął taką decyzję, że jeden z naszych samochodów, które są w naszej flocie tutaj w starostwie, czyli dokładnie ten z napędem na cztery koła, Kodiak, Skoda Kodiak, zostaje przekazany właśnie Zarządowi Dróg Powiatowych, a my na to miejsce zakupimy kolejny samochód właśnie też, zresztą no nie wiemy jeszcze dokładnie, czy to będzie tej samej marki, ale chodzi o to, że to po podobnych bardzo parametrach i na korzystnych warunkach, w związku z czym są potrzebne te środki. I to tyle na ten temat. Kwestia druga to jest tam 17 tysięcy dla powiatowego, dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Tolko, dla nowo powstałej instytucji. I tutaj sprawa dotyczy faktu, że termin, że tak powiem, rozruchu i otwarcia tej jednostki został przesunięty ze względu tam na przesunięcia w czasie, jeśli chodzi o modernizację i rozbudowę tego ośrodka. No i stąd no, brak po prostu środków na pewne te kwestie organizacyjne. I tutaj my wychodzimy naprzeciw i przeznaczamy te 17 tysięcy na ten miesiąc. No, od miesiąca października już będą płatności refundowane przez wojewodę. No i to tylko tyle. To takie techniczne, że tak powiem, rzeczy, które umożliwiają rozpoczęcie działalności właśnie ośrodkowi
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnemu w Tolku. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu staroście. Myślę, że możemy przejść do głosowania. Wobec tego zadaję wszystkim radnym pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały numer 45/21/2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021? Kto z panów radnych jest za uchwałą? Kto z panów jest przeciw? A kto z panów wstrzymał się od głosu? Stwierdzam niniejszym, że 13 radnych, czyli wszyscy obecni na sesji, są za uchwałą, którą przed chwilą przeczytałem, czyli dotyczącą zmian w budżecie powiatu na rok 2021. Szanowni Państwo, tyle jeśli chodzi o dzisiejsze uchwały. Zbliża się rok szkolny. Ja myślę, że pan starosta bowiem prosił mnie o to, żeby mu udzielić głosu, więc bardzo proszę, panie starosto. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Rado, szanowni państwo, rzeczywiście już w bardzo szybkim tempie zbliża się 1 września. I tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział, jest to tradycyjnie w Polsce rozpoczęcie naszego roku szkolnego, ale też należy pamiętać, że jest to 82. rocznica wybuchu II wojny światowej. Wydarzenia nie mającego precedensu dotychczasowej skali świata. Szanowni państwo, w związku właśnie z okazją, z tym dzisiejszym dniem, z tą naszą sesją, chciałbym bardzo serdecznie zatem wszystkich uczniów pozdrowić z tego miejsca, również całą kadrę nauczycielską, zapewnić, że przynajmniej pierwsza faza roku szkolnego będzie odbywała się zdecydowanie stacjonarnie i to są informacje płynące z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zakładamy, że tak będzie do końca roku. Natomiast pandemia, jak państwo wiecie, no niestety przybiera na sile. Ta czwarta fala zbliża się do nas i chciałbym również tutaj ostrzec państwa, żeby jednak dalej być ostrożnym, dalej, no przynajmniej w sposób taki, który pozwoli zabezpieczyć się osobiście, czyli noszenie maseczek, dalej dezynfekcja rąk i tak dalej. Należy to wszystko przeprowadzać, bo rzeczywiście wirus no, uderzy w nas. Informacje są o tyle niepokojące, że zakażeniom ulegają ludzie, którzy są niezaszczepieni. I to warto o tym pamiętać. Trwa cały czas akcja namawiania czy przekonywania osób, które się nie szczepią, nie chciały się szczepić z różnych powodów, czy nie mogły, do tego, żeby jednak podeszły do tego bardzo poważnie i zaszczepiły się. Szczepionek mamy bardzo, znaczy po prostu wystarczające ilości. Wszystkie zresztą jakby trzy rodzaje tych szczepionek. W każdym momencie możemy się zaszczepić. Wystarczy się tylko zgłosić do punktów szczepień. W naszym przypadku tutaj do, mówimy tu o szpitalu powiatowym, chociaż też są szczepienia wykonywane na bazie uzgodnień już ze szkołami, z zakładami pracy i tak dalej. Warto, raz jeszcze namawiam do tych szczepień, bo to ochroni nas, was samych, szanowni państwo, ale i nas, którzy już jesteśmy zaszczepieni, bo te warianty poszczególne, delta, beta i tak dalej, no mają to do siebie, że potrafią również zaatakować osoby, które są już zaszczepione. W związku z czym zaszczepienie się jak największej liczby populacji daje nam gwarancję na to, że nie będziemy chorować. A to przecież o to chodzi. I chodzi o to, żeby ten cały rok szkolny
przebiegał właśnie w warunkach nauki stacjonarnej, bo tak wynika z jakby życzeń zarówno dzieci, młodzieży, jak też kadry nauczycielskiej, że nie ma jednak jak to nauka przy tablicy i w szkole. No tu nie będę się rozwodził na tym, jakie to ma plusy, bo wszyscy mniej więcej wiemy, jak to wygląda i do czego jesteśmy przyzwyczajeni i warto byłoby to tę sprawę stacjonarnego nauczania kontynuować. Dlatego też raz jeszcze proszę o to, że ci, którzy się nie zaszczepili, szczególnie jeśli chodzi o nauczycieli, o kadrę nauczycielską, jeśli chodzi o osoby administracji i obsługi w szkołach, bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby się jednak zaszczepić dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. A rozpoczynającym naukę wszystkim uczniom, młodzieży życzę w naszych szkołach, przynajmniej życzę tego, żebyście je wszyscy dokładnie w 100% ukończyli. Ci, którzy będą zdawać matury, to oczywiście przygotowujcie się jak najlepiej, żeby te nasze wyniki, które są dobre, jak na powiat bartoszycki, no, były coraz wyższe, no i żebyśmy rzeczywiście byli chwaleni coraz częściej w skali naszego województwa, ale też i kraju. Tego wszystkim bardzo, bardzo serdecznie życzę. I jeśli chodzi o 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej, to zapraszam na wszystkie te uroczystości, które są tutaj poświęcone właśnie tej rocznicy. Można w internecie przeczytać, jak to mniej więcej wygląda w naszych Bartoszycach. Zapraszam też wszystkich do tego, żeby skorzystać z własnych pomysłów na upamiętnienie tej jakże tragicznej rocznicy. I oby się ona nigdy więcej nie powtórzyła. A Państwo sami widzicie, co się dzieje w tej chwili w naszym świecie, nawet w naszym kraju, gdzie mamy tak dziwnych ludzi, którzy no, atakują zasieki, prawda, przed intruzami, którzy chcą napaść na naszą Polskę. Oczywiście ta wojna będzie, już jest właściwie według mnie, wygląda zupełnie inaczej. Mówimy tu jednak o wojnie hybrydowej, do tego przygotowywaliśmy się jako państwo, będziemy się dalej przygotowywać i taką mamy nadzieję, wyrażamy tutaj również i naszą opinię samorządu powiatowego w Bartoszycach, że Polska nie ulegnie, nie da się zmanipulować i przetrwamy te ciężkie chwile i zwyciężymy. I tego wszystkim Polakom i nam tutaj w powiecie bartoszyckim życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście za to wystąpienie. Oczywiście ja przyłączam się do tych życzeń i do tych apeli, żebyśmy pamiętali o tych rocznicach i 1 września, potem 17 września, kiedy to Związek Radziecki napadł na Polskę. Życzę wszystkiej, całej młodzieży i gronu pedagogicznemu dużo zdrowia. I namawiam Państwa wszystkich, szczepmy się, bo to jest jedyny sposób, żeby przezwyciężyć pandemię. Naprawdę, my tu wszyscy jesteśmy zaszczepieni i jak widzicie Państwo, żyjemy, funkcjonujemy, nic nam się nie stało, a jesteśmy zabezpieczeni przed pandemią. Także dziękuję bardzo i w związku z wyczerpaniem porządku obrad dzisiejszej sesji zamykam 45. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.